Szok i Dzisiaj na temat afery związanej z Mariuszem Pudzianowskim i wrzuconym przez niego mem na Facebooka. No właśnie, czy jest to mem rasistowski? Dzisiaj wszystko na ten temat, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij jakże w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, zawrzało praktycznie w całej Polsce na różnego rodzaju forach dyskusyjnych, w różnego rodzaju mediach społecznościowych. Tak naprawdę za sprawą Mariusza Pudzianowskiego, a więc uznanego sportowca. Tutaj jesteśmy na jego oficjalnym Facebooku, oficjalnym, nie żadnym po prostu podszywającym się. Zaraz przedstawię też odpowiedź Mariusza e, tutaj Pudzianowskiego. Wrzucił taki właśnie mem 7 lipca o godzinie 5.16, tak? Proszę bardzo, możemy pokazać właśnie. Jeżeli seks bez zgody żony, to gwałt. To zakupy bez zgody męża, to rabunek i znak zapytania. Tak naprawdę daje tutaj tak wykrzyknik, znak zapytania to jak to z tym jest, panowie i panie, tak, no i praktycznie ten mem oburzył tutaj kobiety w Polsce, i nie tylko także mężczyzn, niektórzy mówią, że to jest tak naprawdę mem tutaj seksistowski, tak, który obraża kobiety. Zaraz przedstawię odpowiedź Pudziana, ponieważ Pudzian od, praktycznie odniósł się tutaj do tego, tak, do całego tego zdarzenia, natomiast no rzeczywiście, tak, no takie słowa po prostu no ja nie wiem, dlaczego takie coś Mariusz Pudzianowski w ogóle wrzuca, taki Mem na, na swoje media społecznościowe. Nie wiem, w ogóle po prostu taki dyskontekst tego. Tak, no jest sportowcem, e, co ma piernik do wiatraka. Mógłby to gdzieś, nie wiem, w jakimś filmiku krótkim e, w, wrzucić. Natomiast bez sensu taki w ogóle mem się pojawił. I tutaj właśnie w ten sposób mówi Mariusz Pudzianowski. Praktycznie no, zawrzało nie tylko na jego mediach społecznościowych, ale też w całej Polsce rozpisują się o tym największe portale, największe strony internetowe, tak, praktycznie w całej Polsce. Tak, jeżeli seks bez zgody żony to gwałt, to zakupy bez zgody męża to rabunek, tak? No tym bardziej to też jest dziwne, przecież wiadomo, że w Polsce po prostu no, kasa jest trzymana przez kobiety. Tak jest chyba po prostu w większości przypadków. Tak, przynajmniej ja takie po prostu znam w większości przypadki, więc nie wiem, dlaczego zakupy tutaj bez zgody męża, no to to jest w ogóle dla mnie jakaś kur kuriozalna sytuacja, tak? No nie wyobrażam sobie sytuacji, nie wiem, co już po prostu żona zabiera kartę mężowi i po prostu ogołaca ją całkowicie, tak? No To jest jakaś dziwna w ogóle sytuacja. Nie, w ogóle nie wiem, do czego się po prostu odnosi tak to stwierdzenie. Ja absolutnie nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, tak? tutaj seks bez zgody żony to gwałt, no to już w ogóle po prostu. To to jest dla mnie jakiś kosmos, tak, jak można tutaj, tak, uprawiać seks bez zgody drugiej osoby na siłę, tak, I czy, czy, czy w inny sposób, to jest dla mnie, no, bo w ogóle takie stwierdzenie, to nie wiem, w ogóle do, do czego miałoby to odnosić się. Natomiast rzeczywiście wywołało to fale krytyki w stronę Mariusza Pudzianowskiego. On sam broni się w ten sposób, że on tak naprawdę wrzucił mem, który już po prostu funkcjonował w internecie. On tego stwierdzenia tak naprawdę nie wymyślił, tak, i powiedział, że to nie on to wypowiedział, tylko on wrzucił taki mem na swoje media społecznościowe. No tak, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś po prostu ktoś wrzuca na swoje media społecznościowe, to tak jakby się z tym utożsamiał, tak, tak jakby po prostu przedstawiał, że to jest jego głos, tak. No nie wiem, nie, nie, nie wrzucamy na swoje media społecznościowe jakichś zdjęć czy filmów z egzekucji, e, tak, z cięcia głowy i tak dalej, no bo no, to jest o, rzecz odrażająca, straszna tak naprawdę, tak. Natomiast tutaj nikt nie, nie wrzuca takiej po prostu jakby informacji na swoje e, media społecznościowe, tak, chyba, że ktoś tam chce zabiegać o popularność, a przecież no, Mariusz Podzianowski tego nie musi tak naprawdę robić, jest znany powszechnie w Polsce. No i on odpowiedział właśnie na, na, to, na całą po prostu tą informację, że Tutaj właśnie wrzucił filmik na YouTube z pozdrowieniami dla rzetelnych gazet, portali typu niskie sandałki, ratlerek, super kaw, zaborczych, które piszą w nagłówkach, że coś powiedziałem. Podajcie dalej i pokażcie, jak wygląda rzetelne, wyglądają rzetelne media. Żaba to piękny ptak, tylko szkoda, że jej, szkoda jej, tylko skrzydeł jej brak. Tak właśnie tutaj podpisał to Mariusz Pudzianowski. No tutaj też jest ciekawa sytuacja, ponieważ no Mariusz Pudzianowski zabawił się tutaj słowami. Można powiedzieć tak, niskie sandałki to pewnie kozaczek, taki portal, tak, plotkarski. Ratlerek to pewnie chodziło o pudelka. Super kaw, czyli Super Express, no bo w sumie Super Express, tak, Super Kaw, to mogłoby właśnie, że kawa, że kawa z ekspresu, tak, w ten sposób. No tak jest pewnie tok myśleniowy tutaj Mariusza Pudzianowskiego. Zaborczych, czyli pewnie chodziło o Gazetę Wyborczą, tak? O Wyborczą, które piszą w nagłówkach, że coś powiedziałem, podajcie dalej i pokażcie, jak wygląda, wyglądają rzetelne media, tak? Oczywiście trzeba powiedzieć tak, że Mariusz Pudzianowski tego nie powiedział, natomiast rzeczywiście wrzucił ten mem. On sam tłumaczy się właśnie w tym filmiku, mówi w ten sposób, że praktycznie ten mem nie jest pierwszą osobą w Polsce, która wrzuciła ten mem do zdjęcia, tylko już to zrobiło praktycznie kilkanaście osób w Polsce. No tak, ale pytanie jest takie, czy na przykład te osoby mają tak, docierają do tak dużej grupy odbiorców. Poza tym, no, trzeba pamiętać, że Mariusz Pudzianowski, no, to nie jest celebryta, który już jakby znany jest z tego, że szokuje ludzi i tak dalej. On jest sportowcem, tak? Wiele młodych, tak naprawdę, osób go naśladuje, jest dla, ich, dla nich idolem. No i to tym bardziej szokuje, tak? Że słowa po prostu ze strony, znaczy słowa po prostu, mem jakby ze strony ich idola takich się pojawia, tak? No tak, mówię, na mnie w ogóle po prostu jakiś niezrozumiały ten mem, nie wiem do czego się miał odnieść, po prostu z tego co wiem, no Mariusz Pudzianowski nie ma żony, tak? Więc tutaj yy, nie wiem, czy on miałby się odnosić do jakiejś partnerki, do kobiety i tak dalej, nie chcę o takie rzeczy po prostu wchodzić, bo to jest gdzieś sfera intymności. Natomiast dziwne to jest tak naprawdę dla mnie, tak, że i seks bez zgody żony to gwałt, to zakupy bez zgody męża to rabunek. tak? Zresztą, no zakupy, tak, no o jakim tutaj mówimy, zakupach, no zakupy dnia codziennego, takich tam po prostu spożywczy czy chemia, no to są rzeczy, które tak naprawdę kobiety robią chyba bez zgody męża. No nie wiem, chyba się żona nie pyta po prostu codziennie, jak musi kupić chleb, por, czy po prostu proszek. Tak samo męż, mężczyzna może to kupić, tak? To chyba się nie musi o to pytać o zgodę, a jakieś zakupy. Ekstrawaganckie, nie wiem, kolie jakąś za kilkadziesiąt tysięcy złotych, to nie wiem, ile osób może sobie na to pozwolić w Polsce, czy jakieś po prostu drogie zakupy, zresztą chyba, no, gdzieś te kobiety trzymają pieniądze, ale decyzje są podejmowane wspólnie, tak? Tak mi się wydaje. Chyba tak jest po prostu. No, dla mnie troszeczkę dziwna sytuacja. No, nie wiem, po prostu nie znam takich innych sytuacji. No tutaj troszeczkę to by wyglądało w ten sposób, że, nie wiem, mężczyzna pracuje, oddaje te pieniądze, a kobieta po prostu miałaby się nie dzielić tymi pieniędzmi, tylko dać na. Swoje zakupy, no taka byłaby interpretacja tego memu. Ja mówię, to jest dla mnie po prostu w ogóle dziwna sytuacja. Przecież tak to nie wygląda. No to jest jakaś wspólnota, tak? Prowadzi się gospodarstwo domowe, wspólnota, rodzina czy mąż, czy żona, czy nawet konkubinat. Natomiast no to jest zupełnie dziwna sytuacja to jak z tym, tym jest panowie i panie, tak rzeczywiście tutaj właśnie, rzeczywiście się tutaj pyta Mariusz Pudzianowski, jak to jest w tym przypadku także rzeczywiście ten mem zbudził ogromne kontrowersje, zainteresowanie praktycznie mediów no niektóre media mówią, że to jest tutaj seksistowskie, że to w jakiś sposób jest uprzedmiotowienie kobiet postawienie kobiet w gorszej sytuacji, znaczy tak, Mariusz Pudzianowski broni się, że on to nie powiedział, on wrzucił taki, taki mem, tak, no to tym bardziej, zresztą on mówi w tym filmiku, tłumaczył, że osoby, które zarządzają po prostu moimi me, tam social mediami, tak, bo wiadomo, że w przypadku tych takich słynnych osób, jakichś celebrytów, sportowców, najczęściej to są osoby, które po prostu prowadzą te media społecznościowe, tak, to są osoby najczęściej wybrane, gdzieś zaufane, które wrzucają zdjęcia, czy filmy, tak, i one z reguły są akceptowane przez, to, przez, te, przez tych celebrytów, czy sportowców, no taki przykład. Na przykład Lewandowski czy na przykład Kuba Baszczykowski, nie mają osoby, które prowadzą te media społecznościowe. Natomiast tutaj rzeczywiście tutaj rzeczywiście po prostu no dziwna sytuacja, że praktycznie Mariusz to wrzucił na swojego Facebooka sam, tak, nie można powiedzieć, że to ktoś wrzucił pod jego nieuwagę, uwagę. Rzeczywiście to wrzucił po prostu, no i to się spotkało z ogromną, z ogromną tak naprawdę krytyką zwłaszcza, że zobaczmy sobie inne wpisy tutaj tak tutaj, gdzie reklamuje produkty różnego rodzaju, odżywki i tak dalej, kody rabatowe no i to taki skontrast tak naprawdę, tak, z, z jednej strony sportowiec uznana osoba, można powiedzieć celebryta, no przecież Mariusz Pudzianowski startował, tak, w taniec z gwiazdami różnego rodzaju programach tak, chyba też tam był po prostu taniec na łyżwach, coś takiego, no różnego rodzaju pro programy, Na no, a z drugiej strony tutaj tak po prostu, właśnie mem, tak, taki właśnie mem. Wiadomo, że podnosił przez lata praktycznie tutaj ciężary. Teraz jest gwiazdą KSW, chociaż ostatnią walkę po prostu przegrał. No ale mimo tego, po prostu, ma też sukcesy. Tak w KSW zdobył wiele tak naprawdę zwycięstw i tutaj tym bardziej to szokuje. Tak? Ta właśnie wypowiedź Mariusza Pudzianowskiego. Napiszcie w komentarzach, czy się zgadzacie się z tą wypowiedzią Mariusza Pudzianowskiego. Ja muszę powiedzieć, no nie mam kompletnie zdania po prostu w tym, w tym macie. Nie wiem, no po prostu w ogóle po prostu o co chodzi, czego miałby dotyczyć, dotyczyć ten wpis, tak zwłaszcza, że tutaj Mariusz Podzianowski no nie ma żony. W ogóle to jest jakiś po prostu um, sytuacja absurdalna, tak, no nie wiem, jakieś kłótnia tak naprawdę o kwestii finansowej i tak dalej. Wiadomo, że Mariusz Pudzianowski też jest bardzo osobą zamożną, no ale to, to po prostu, czy to w jakiś sposób zmienia, tak, jeśli chodzi o kwestie tutaj finansów i tak dalej, no nie wiem. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknę grze w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się.